Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, kolejny odcinek z Wiedźmina Krwi i Wina. Jezus, jeszcze ostatnie skrzaty muszę teraz zabić. No, szlak by z wami wszystkimi. No nic, w każdym razie zabijemy skrzaty i na tej przecince tutaj, przed nami, będzie można zasadzić coraz więcej. Come on! Będzie można zasadzić te fasole. Jak ich dużo! Come on, gincie, frajerzy. No ładnie. Czy taka ostatnia fala, tak? Przed wydostaniem się. Ona oczywiście gówno im robi, więc tak musimy się zająć wszystkimi. Ale trochę ich tu Dobra, ponapierdzielaliśmy. wyciągaj fasolki. Gdzie? O, tutaj w tym czymś. No dobra. Czekaj. No. Co się stało? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. No dobra. Muszę się schować. Dobra, wrzucaj! Za pług. I nic się nie dzieje, no jasne. Standard. Coś się zjebało. Ty. Zawsze coś się musi stać. Zawsze musi, coś się musi spierdolić. No tak. Ostatnia prosta. Jak ją za cycki chwycił? Aha, dobra. Czaję. Bo widział kamień, który leci i on ją odsunął i spadł tuż przed nią. Dobra, praktycznie. Dobre. No tak, to jest tak jak... jak to było, że... Przecież tam było, że... Że jak coś tam spada, to patrz gdzie. Nie, nie ten, nie? Że jak leci na przykład. Wiem, pociec jakiś katapultowy czy coś, to nie ucieka jak pojebany, tylko stań, popatrz na niego i zobacz gdzie spada. I dopiero wtedy. Okej. Jesteśmy w chmurach. Niesamowite. Jaka twierdza, ty kurde. Trochę taki Kermoren, ta tylnia Czas część, na ta wyższa. podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... Z nim. Z nim. Jaki ma kurwa ten, motykę ma. No dobra. Już rozumiem, czemu gąska się wyprowadziła. A, dobra. Chmurny gigant pokonaje olbrzyma. No dobra. Siema. Jebany zniknął! Gdzieś, wow! Wyskoczył, dobra. Ale go zmroziłem troszeczkę. A! Sporo damage mu się je, tylko że on ma w cholerę życia. Kurde. Strasznie tam rąbi piorunami w to. Au! Znowu uciekł. Brzmi Quen. Dobrze, że wziąłem sobie to Quen, bo się mi ściągnął. Shit. Jakim cudem on mi to jeszcze ściągnął? No dobra, zaraz go ten rozwalimy. O, jak ładnie walnąłeś sobie w to, no niesamowite. Idiota. Dobra, pokonany. Zajebiście.
Nice. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. No. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Okej, do czego? Nie, też chcesz wykorzystać, mam cię stąd wyprowadzić, więc chodźmy. Tak? Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa. Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. She wants the tea. Tak, wiedziałem. Nie patrz tak na mnie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. Może innym razem. Nie, no zgódź się. Bitch blocks. Oczywiście. Udało się z Triss, udało się z Yennefer. Oczywiście nie w tym samym gameplayu, ale nieważne. Udało się z Shani. No to jeszcze z Yana do kompletu. Myślę, że to są wszystkie, z którymi się dało w tej grze. Okej, no tak, na chmurkach. No ale to przed chwilą ona, a teraz on ma gacie. Tego nie rozumiem. Czy go ścisnęło? Nie, no chyba nie. Dobre, tak sobie można pływać w tym. Nice. Na Spidermana pocałunek. Ostro, patrzcie, też ma jakieś tam poszarpane. Szarpana była na plecach. No, fajowsko. Kurde, ale on ma szram. Ona też ma w sumie, ale... On ma znacznie więcej. Jego te szramy wyglądają w ogóle jakby się nie zagoiły tak w pełni. Nigdy, nie? To jest dziwne. Rozstaniemy się bez słowa? A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Mam nadzieję, że ta bajka skończy się dobrze. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Możliwe, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. Chodź, zaprowadzę cię do wyjścia. No okej, do wyjścia, tak? Fajne, fajny ten zamek, fajnie wygląda, fajnie rozpierdolony. Nie, podoba mi się. A, myślałem, że już ten. Czekajcie, on coś może mieć. Większy czerwony mutagen. A, oko cyklopa, aha. Oko cyklop był. Patrzcie, jest jakiś świetlik tutaj. Błędny ognik. Chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać. Gdzie on tam? I on tam poszedł na dół. O, tu się da zejść. Tu nie bardzo, ale tu się... A, dobra, tu jest. Okej. To idziemy za nim. Jakiś miecz. Wbity w ognisko, jak w Soulsach normalnie. W ogóle ta jaskinia i ten ognik to tak jak w Soulsach wygląda. Podpal. No i jak się schował w ogniu. Geschäft. Zostawmy to podpalone.
Teraz gdzie mamy iść? Tutaj widzę coś. Zobaczmy na ten miecz, co to jest? Geschäft. O, ma większe obrażenia niż ten Arondit, który ma zmniejszone obrażenie od tego, że jest... Aha, to też jest do naprawy. Patrzcie, on jest, ma moce znaków powkładane duże. Okej, okay, to spróbujmy sobie nim podziałać. A, tu mamy ten na 40, tak. To go polepszmy. Można by coś w niego jeszcze powkładać. On ma tam moc znaków konkretnych. Powkładajmy coś w niego. Nie będę go zaklinał, ale ten... Ale tak na przykład szansa na podpalenie. O właśnie, na przykład... I to jest większy znak? Tak, to jest większy. No to na przykład na podpalenie. Na zatrucie, bardzo proszę. I na przykład co mamy tu? Zamrożenie. Przebicie pancerza. Pancerze to nie, krwawienie. Aha, ja dałem podpalenie. Tu jest moc znaków. Tu jest wytrącenie z równowagi. A to? Oszołomienie. A to podoba mi się to zamrożenie. Czyli mamy zamrożenie w nim. Zatrucie i podpalenie. Zajebiście. A, nic, fajnie. Dobra, to w takim razie super. Tutaj widzę, się da wyjść. O, ptaki srały, bo białe jest. To znaczy, można tu wyjść. Fajnie, miło. Dostałem ten miecz. Nie wiem, pytanie, czy tu nie było coś takiego, że wiecie, trzeba było wykonać na przykład wszystkie bajki, ze wszystkimi bajkami się uporać, żeby dostać ten miecz, albo coś tam, żeby dostać ten miecz. Dobra, poczekajcie chwilkę. No i okej, okay, powracajmy do Wiedźmina. Znaczy, dla mnie to powrót po godzinie tak naprawdę, ale no cóż, bywa i tak. Okej, okay, do zamku zatem. Rozumiem, że gdzieś tutaj... Tak z ciekawości. Po co ci było to serce duszą i książęce wino? Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję. Raz się żyje. Trzeba tylko wskoczyć do studni. Panowie, przodem. Aha, no i znowu wskakujemy do studni. Gdzie jest studnia? Tu jest studnia. Wskakujemy do studni i żyjemy długo i szczęśliwie, tak? Jeszcze zastanawiam, czy coś tutaj gdzieś nie ma, na przykład gdzieś, żeby gdzieś podejść, zobaczyć coś, gdzieś wejść. Ale chyba nie... A, czekajcie, tu się da. Ale tutaj nic nie ma, widzę w tych. Tu się da podejść też, może tu coś jest ukryte. Pewnie nie. Krowa. O, patrzcie. Magiczny... Au, shit! To był osiołek. I mnie jebnął. Magiczne złoto jakiegoś osiołka. Nie wiem, czy to jest znowu jakaś kolejna bajka. Są sra złotem, czy co? Tak samo jak ta... Gęś znosiła złote jaja, to może on srał złotem, nie wiem. Muzyku słyszałem. Dobra. Skakujemy. I komu w drogę, temu szkło w nogę. Idźmy, Geralt. Kończmy tą opowieść już, co? Przydałoby się. Tu, 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 tu. Tu, biały ekran, ładowanie. Okej, okay, Bokler sobie płonie. Zaje, kurwa, biście. Patrz, książęce. O, zrenderowały się grafiki i wyskoczyliśmy z fontanny? Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyście guwernantce. Szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym, czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Uuu, on się mocno postawił, wiecie, w... Broni do tlafa. Rygi, zapanuj się, Siana, nie szukaj zaczepki, uspokójcie się oboje. O, właśnie. Uspokójcie się oboje. Ale... 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 A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Idziesz? Nie musimy kawałek przejść do tego Tesza Mutna, żeby tam się spotkać z nim. No ale cóż, no.
Znowu loadingi, cholera jasna, po prostu mnie zaraz coś trafi. 52 poziom, 6 punktów aż mamy dostępnych, no miło w sumie. Doświadczenie otrzymane. Hej! Hej! Skip. Hej! 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 Ładnie tu, prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. A Duntyn to nie jest to mnie... Nie, to jesteśmy w Tesza Mutna. A Duntyn to była ta twierdza, co ją zaatakowaliśmy. Bo ja wiem. Ruina jak ruina. Ech, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widzi? O Jezus Maria, już uspokój może się. Sam ci powie. Denerwujesz się? Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza, jeśli jest wampirem. Wątpię, no tak. Żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze... Tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte? Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. No dobra. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie. To tak, to prawda, będzie. Już niedługo dojdzie do spotkania i zobaczymy, co się odkurwi. Albo się nic nie stanie, może się pogodzą. Trzy tygodnie później. O, leci do nas. Ja tak sobie stoi bardzo za daleko trochę od nas. No i jest. Siana. Siana. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlaf, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Kurwa. O. On ją zabiłby. Ale się tu przeniosła. Z powrotem do bajkowej krainy. Okej. Wstążka! Co jej przyniosłem od dziewczynki z towarem? Ale zapłaci! Wkurwił się. Trzeba było się nie wtrącać, wiedźminie! O Jezu, to nie moja sprawa! Okej. Oj, Regis nam pomógł. Widzę, że są takie zatrzymania, takie przejścia dziwne, trochę jak w Final Fantasy. To jest takie, nagle wiecie, akcja i nagle się zatrzymuje i tak kadr zanika. To jest w tym momencie, jak są różne ścieżki fabularne i się coś może pozmieniać. Na przykład jak Regis, byśmy wcześniej tam na przykład z Regisem... Jakby Regis miał nam nie pomóc, nie? No to... Wow, ale to zajebiście wygląda. Zajebiście walczy. Okej, do spełnienia. Okej, mamy wszystkie ten. Przygotuj się do walki, mam opcjonalne. Dobra, wiecie co, ja się przygotuję. Przygotuj się najpierw tak, wezmę sobie, oni tam walczą, ekwipunek i tak, bo ta walka to jest ostatnia walka, będzie przejebana. Więc tak, wezmę sobie odwar z Ekimy, który za zadawanie obrażeń zregeneruje mi żywotność. Z Echidny też sobie wezmę, ale mam go w tym. Weźmiemy sobie olej przeciwko wampirom, to na pewno. W sumie tyle, tutaj. Okej, nawet zadanie też mutne. Dobra, czekaj. Cię. Właśnie, jest Echidny.
I teraz jeszcze zrobię sobie szybki zapis stanu gry. I idę pomóc mu, Regisowi. Znowu cutscenka. Troszkę go wyrąbał. Przerąbany jak te wampirzy. O, Geralt go w sumie troszeczkę ocalił. O, shit, zajebiście. No, jebni. Może nie. W sumie to chcieliśmy go tylko powstrzymać, nie? A, fuck. O, biedny Regis. No ta. Ten go chciał, kurde. Wow. Przytknął go kamieniami. No nie. Okej, rozumiem, że teraz walczę tylko ja z Dietlafem, tak? Cholera jasna. No dobra. Oszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. Milcz! Okej, troszkę chuje było. Ale życia ma sporo. Au, nie rób tak, Geralt. Nie rób tak, czemu dajesz się tak bić jak pała? Okej. Czekajcie, ja sobie kłem rzucę. Fuck. Zjemy sobie ser. Ja mam w ogóle ten przeciwko wampirom olej. Dobra, jest nałożony, to prawda. No, psia krew. Zobaczymy Ardem, jak to pójdzie. O. Okej, cutscenka znowu. Coś się zmieni. No, kurwa, zajebiście. Co on tu przyjebał? Jeśli wierzysz w jakiś pomoc, lepiej zacznij się do nich modlić. Chciałem go Ardem tak walnąć, ale nie wyszło. Gdzie on jest? Aha, gdzieś się kurwa zgubił. Chłopok. A, znowu mi odleciał. O, shit, szykuję nietoperze. Ups. No dobra, uniknąłem. Kurwa. Dobra, teraz można go troszkę... Ale, o właśnie, tak myślałem, że troszkę mnie to jebnie. Kurde, nie sram tym Ardem bez sensu. Au! Oh shit, jak bardzo nie mam życia. Oh, fuck me. Jak bardzo nie mam życia. Dobra, ja muszę teraz skłenować sobie. Muszę odnowić życie. Oh shit. Uniknąłem. Niech się pojawi gdzieś. Cholera jedna. Tu widzę, jakie takie supy krwi robi. Ale wolę się do tego nie zbliżać. No jasne, znowu nietoperze. Kurwa, nie możesz tego robić. Czego nie mogę w trakcie walki robić? O co ci znowu chodzi? Fuck you. No oczywiście, że mi uciekł. A co miałby zrobić? No szlak z tymi nietoperzami. To mnie szlak za chwilę trafi po prostu, bo... Tylko wzywa to... O, shit, mówiłem, że nie chcę w to włazić, no ale nie zauważyłem tego. Kurwa, puść to, ja pierdolę, na chuj tu wchodzisz w to. Ja pindolix. Znowu nietoperze. Dobra. Fuck you! Nie mogę mu tego Arda włożyć. Oczywiście, znowu. O, pięknie, teraz nim nie było.
Fajnie, że byłem na tyle daleko, że nie trafiłem. Dobra. Nic nie widziałem, ale udało się. Na ślepo. Po prostu udało na dźwięk. Muszę tu wykminić. Okej. Znowu dojechałem do jakiegoś... Ojojojoj, nie ma pan skrzydełek, no jak to? Co teraz, kurwa, nie będzie latał, pizdzielcu. Ugryzł mnie, skurwysyn, jak to się stało? Jebaniec mnie... Ugryzł, ale dobra, Ardem, go jebłem. Ugryzł mnie, jebaniec. Ale nie chwyta się Geralt za szyję, także nie wiem, coś... Okej, coś się odkurwiło. Coś się... bardziej odkurwiło. Okej. Z krwiakiem teraz będę walczył. Ja pierdolę. Co do kurwy. Z czym ja tu mam walczyć? Shit. I to jest Detlaf. Au. Tu jest coś. A, czaję. To jest tylko taki wabik. Patrzcie, że on ma niewiele życia. I jak go atakuje, to nic się nie dzieje. Ale atakuje mu tutaj te narządy jakby. O, to traci życie. I ta krwinka to jest tylko taki jakiś kurwa ten. Taki wabik. O, dobra. Szybko z tym idzie. Tylko nie dać się temu zajebać. Oh shit, nie dać się temu zajebać. Oh shit. Oh shit. Nawet nie ma sensu z nim walczyć. Niestety to niewiele daje, ale już tak naprawdę jestem przy samym końcu walki i jego życia. Dawaj. Au. Dobra, dawaj następne. Nie ma co sobie tego życia żałować. Okej, wybuch. Teraz mam chwilę chyba. Idealnie, bardzo dobrze. Uff, została mu taka odrobinka życia. Okej, wróciło to wszystko. Rozumiem, że to było związane z tym, że on mnie tak ugryzł. Wow, pięknie. Wow, oh shit, rozpadł się na pół. Na pół w sumie. Okej, Regis żyje na szczęście. No to, że ogólnie to są, wiecie, wampiry, nie? Aha, oczywiście. Zaczął się ruszać. No, Regis to naprawdę, kurwa, słabiak. W sensie, no, po tej regeneracji to tak ten. Tylko, że regenerował to on się, kurwa, parę ładnych lat. No, ale cóż. Da sobie radę. Z Regis, mam wrażenie, jest dużo starszy niż Detlaf. Powinni go pociąć na małe kawałki i schować w skrzyniach w różnych częściach świata. Okej. Mówisz, że nalegasz, tak? Czy Regis go chce naprawdę zabić? Jak na to wygląda, ten się regeneruje. Że Regis chce mu dojebać. Jak obcy wygląda. Cholera, Detlaf umiera. Z gołą dupą został. Umarł z gołą dupą. To jest przykre. Gryziony w szyję przez innego faceta. Starszego. Mocno starszego. To jest niepokojące. Przerąbane. I on go naprawdę zabił. Naprawdę przerąbane. No ciekawe to wszystko. C-
czyżby to już nastąpić miał koniec? Znaczy raczej tak, no bo Detlef nie żyje. Aż teraz jeszcze sprawy dworskie i tak dalej. Myślę, że zaraz nas czeka dużo cutscenek. I niech się to szybciej wczytuje, Boże! Okej, jest. Hej! No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Boże, to jest ten wkurzający krawiec. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Co kurwa frajer jebany? Przyszukam do innego ubioru, no właśnie. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Opamiętam się, frajer. Tak czy inaczej, order vitis vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blicht i źle ulokowana hojność. Zebrało mu się, no, na filozofanie, filozofowanie. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej w taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. No to pogadali. Nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz... Sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. No tak. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Jakie kozaczki ma białe, Boże. Srebrne. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Mhm. A skąd on to wie? Bo jakoś tego nie kojarzę. Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczył? No właśnie, tego nie było nigdzie kiedy widać. Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł. I żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. O, wiadomo, kolesiostwo, nie? Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał.
No dobra. Przy racji chodźmy od razu. Pomysł nie jest zły, ale spotkamy się na miejscu, to nie ma sensu. Nie, no chodźmy od razu, nie będziemy się, kurde. Właściwie łazić. Czemu nie? Możemy iść razem. O ile to już skończone. Z mojej strony, tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. No dobra. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? A Jezus Maria, co za frajer. Ależ on wkurza. No dobrze. Mamy jeszcze chwilę, więc gdzieś tam zajdziemy. No rozumiem, to nie jest koniec, czyli teraz jeszcze... To jest kurde dobre, kojarzy mi się to... Czasem są takie właśnie, jest parę takich filmów, gdzie niby wiecie, ten skok fabularny nie jest przed samym końcem, tylko jest i wiesz, wiecie, jest ten... Mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Wiecie... Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? No tak. I rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Aha, Jezus Maria. Zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło! No dobra, w każdym razie coś miałem powiedzieć. No, że jest punkt, zazwyczaj historie mają tak, że jest punkt kulminacyjny pod sam koniec historii, no i później jest rozwiązanie od razu, tak? A są czasem takie historie, że ten punkt kulminacyjny następuje, a potem jest jeszcze coś, właśnie takie aftermath, że tak, hej, to nie wszystko było takie proste, nie, to nie było tak do końca, coś jest nierozwiązane i dopiero wiecie, i później jest jakiś cliffhanger czy coś, nie? No dobra, pogadajmy z nim. Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. No tak, to co mówił ten Regis, nie, że nie pytaliśmy go o to, więc nie powiedział, tak? Nie zadawaliśmy odpowiednich pytań, no ale skąd mogli wiedzieć? Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Skąd żebracy mieli listy? Pamiętasz, jak wyglądali? Skąd mieli listy? Skąd ci żebracy? W sumie to skąd mam to wiedzieć? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem, przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. A, okej. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się przyjrzeć za tym przytułkiem. O. Dobra, słuchajcie, mamy taki właśnie znajdź przytułek. Wiecie co, ja bym powiedział wam tak, że zakończymy tutaj odcinek. Akurat mamy nabite te 40 minut, o które nam chodzi. A akurat jest taki moment, że można to zrobić.
Ogólnie czuję, że jeszcze jeden odcinek nam jest potrzebny na całość, no bo tutaj, jak mówię, jeszcze jest ten cały taki cliffhanger w tym momencie i musimy iść do tych żebraków teraz i odnaleźć i skminić, skąd mają te listy. A skoro Geralt się przygotowuje do ceremonii, to na pewno ta ceremonia się odbędzie. No i może się okazać tak, że będziemy faktycznie mieli wpływ na to, co się stanie ze Sianą albo coś, no bo tak mówiła, że może będziemy mieli w tym swój udział. Także coś czuję, że ta Siana też się jeszcze pojawi. Myślę, że w następnym odcinku po prostu już skończymy na pewno fabułę z Krwi i Wina. No i później nam zostanie tak naprawdę, tak jak już tam wcześniej mówiłem, niewiele tych zadań pobocznych mamy. Właściwie mamy jedno zadanie poboczne, takie faktyczne, czyli o damie i rycerzu, reszta to jest jakiś gwint, tu jest robienie pytajników, tu jest turniej pięściarski. Mamy też jedno zlecenie. Mamy dwie tablice ogłoszeniowe, które mamy nieodkryte, więc zobaczymy, czy gdzie jedna i druga. Nie wiem, czy czasem coś na tych tablicach nie wisi, więc sobie to oczywiście obczajmy, to już później. Więc na to też nam zejdzie przynajmniej z... Aha, no i oczywiście mamy jeszcze... w tą stronę zadania. No i mam dużo poszukiwań, więc je też będziemy robić. Myślę, że na to zejdzie spokojnie z 3 odcinki takich pobocznych odcinków, czyli powiedzmy, że jeszcze 4 odcinki Wiedźmina do końca serii, czyli wyjdzie powiedzmy 160, to jest 158, czyli wyjdzie 162 odcinki i to jest naprawdę wow, to jest dopiero poboczna, porządna seria. Następnie też chciałbym na sam koniec jeszcze spróbować zrobić zrobić zakończenie związane z tym ukrytym, w sensie wiem, że tam Detlafa też się zabija, więc przypuszczam, że tak samo walka przebiegnie jak tutaj, niemniej jednak po prostu chciałbym sam ten fragment z tym szukaniem tego ukrytego zrobić i zobaczyć, jak to wygląda. No i przypuszczam, że jest tak, że jak bo czytałem, że wiem, że są jakby 3 zakończenia i jest jedno zakończenie, gdzie Detlaf nie ginie i przypuszczam, że to jest to zakończenie, gdzie jakbyśmy byli w tej krainie baśniowej i nie wzięlibyśmy tej wstążki od dziewczynki z krzesiwami, czy tam z towarem, to wtedy prawdopodobnie by umarła Siana, tak przypuszczam, i wtedy może, nie wiem, że Siana umiera i Detlafa się nie zabija, no nie wiem jak to. Nie wiem, wiemy, że na pewno jest tak, że Detlaf nie umiera, ale tutaj widzę, że są, wiecie, myślałem, że to jest najlepsze zakończenie, a Detlaf tu umiera, więc tak myślę, że jest jakieś inne po prostu. No nic, w każdym razie to tyle, dzięki za oglądanie, także mówię, to zakończenie z ukrytym zrobimy też jako jeden odcinek, czyli 163 odcinki wtedy wyjdą, tak mniej więcej liczę. No w każdym razie teraz to już tyle, dzięki za oglądanie, jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film, no i w opisie do filmu macie też linki do wszystkich serii z Wiedźmina 1, 2, 3, jakbyście chcieli zacząć oglądać od nowa, to zapraszam serdecznie. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye bye.